Witam Was w zupełnie nowej serii filmów poświęconych językowi programowania R. Jest to też środowisko, w którym można robić obliczenia statystyczne i wizualizować wyniki badań. Ja jestem biologiem teoretycznym, który rzadko jeździ w teren, praktycznie nie zagląda do laboratorium, a większość czasu mojej pracy polega na tym, że przetwarzam różnego rodzaju dane właśnie z wykorzystaniem R. R jest dla mnie bardzo wygodnym narzędziem. To znaczy, mogę go traktować jako prosty albo naukowy kalkulator. To znaczy, obliczę w R coś tak prostego jak średnia arytmetyczna. Znajdę też medianę czy kwartyle, no ale obliczę też wartości funkcji trygonometrycznych. R pozwala jednak na dużo więcej. Mogę dzięki R obliczyć długość przedziału ufności dla średniej czy różnicy średnich. Mogę policzyć analizę wariancji. A więc mówimy tutaj o klasycznych obliczeniach statystycznych. Ale R dzięki temu, że jest pełnoprawnym językiem programowania, umożliwia praktycznie dowolne modelowanie matematyczne i ja wykorzystuję jego zalety podczas badania ewolucji roślin kwiatowych. Ta seria filmów jest dedykowana osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z R i może słyszeliście o R, ale tak naprawdę nie do końca wiecie, co R potrafi. No i z R akurat jest tak, że dużo trudniej o nim opowiedzieć, niż pokazać to w praktyce. Dlatego nie przedłużam, ale pokazuję, jak R zainstalować i jak zainstalować graficzną nakładkę R Studio. Aby pobrać R, należy udać się na stronę www.rproject.org i tam kliknąć w link Download R. Pojawi nam się za chwilę strona, gdzie możemy wybrać serwer, jeden z serwerów lustrzanych, z którego będziemy pobierać. Najprostsza rzecz to kliknąć pierwszy link. On nas przekieruje do serwera, który jest najbliżej. No i pobieranie będzie najszybsze. Jak widzimy, R można pobrać na różne platformy. Na Linuxa, na Maca, na Windowsa. I to jest właśnie bardzo duża zaleta R, że umożliwia on łatwą współpracę pomiędzy różnymi osobami, które mają różny sprzęt. Ja akurat mam komputer oparty o system Windows, więc klikam trzeci z linków. No i następnie muszę wybrać, jak duże R chcę pobrać. No chodzi o to, że R składa się z podstawowej wersji, do której można dołączyć pakiety. No, te pakiety są różnej jakości, jedne są robione przez profesjonalistów, inne przez amatorów. Można też pobrać narzędzia, które umożliwiają budowanie własnych pakietów, czy budowanie po prostu R od podstaw z kodu źródłowego. No, takimi zaawansowanymi rzeczami na razie się nie będziemy zajmować. Wybieramy wersję zupełnie podstawową, tę, którą się zaleca przy instalacji pierwszy raz. Na koniec musimy wybrać wersję R. W tej chwili aktualną wersją z 22 czerwca 2020 roku jest R4.0.2. I tym się należy kierować przede wszystkim, że w codziennej pracy warto mieć aktualną wersję R, a dopiero wtedy, kiedy korzystamy z jakichś starszych pakietów, które wymagają starszych wersji R, takie wtedy dopiero instalować. Więc ja klikam w najnowszą wersję i rozpoczyna się pobieranie. W tym czasie mogę przejść do strony R Studio. Jest to strona rstudio.com i ta strona umożliwia mi pobranie nakładki graficznej na R. O co w tym chodzi? Po pierwsze, R na różnych systemach operacyjnych wygląda nieco inaczej, taki goły, na świeżo zainstalowany, a po drugie, nie tak łatwo się go używa. R Studio po pierwsze będzie decydowało o tym, że czy mamy Linuxa, czy mamy Maca, czy mamy Windowsa, pracujemy dokładnie w ten sam sposób. No a po drugie, da nam pewne możliwości uporządkowania naszych plików, wykresów, skryptów w bardzo przyjemnym, przyjaznym dla użytkownika środowisku. Także pobieramy najpierw R, potem pobieramy R Studio, klikamy Products, R Studio,
czyli pierwszy link z brzegu. Przechodzimy trochę niżej i spośród RStudio Desktop i RStudio Server wybieramy tę pierwszą opcję. Dostajemy informacje o tym, że możemy wybrać edycję open source albo edycję pro. Nas interesuje darmowa open source. Niestety musimy kliknąć raz jeszcze reklama dźwignią handlu i raz jeszcze musimy powiedzieć, że naprawdę chcemy wersję darmową, a nie odpłatną, więc klikamy RStudio Desktop Download. No i teraz dowiadujemy się, że najnowsza wersja, taka stabilna do pobrania RStudio Desktop, to jest 1.3.1.0.7.3. No i taką właśnie pobieram na platformę Windows. Można na różne systemy operacyjne wybrać inne wersje. Widzimy, że są przygotowane gotowe pakiety instalacyjne na różne dystrybucje Linuxa. Mamy też na system Mac OS 10.13+. Także myślę, że każdy z Was sobie doskonale poradzi w swoim systemie operacyjnym z instalacją R i RStudio. Tutaj zwracam uwagę na jedną ważną rzecz, to znaczy, że ja pobrałem R w wersji 4.0.2 i RStudio w wersji 1.3.1.0.7.3. No i teraz, jeżeli chcecie mieć Wasze wyniki zupełnie 1:1, dokładnie takie jak ja, no to też powinniście pobrać te wersje oprogramowania, bądź ewentualnie troszkę nowsze. Pobranie R wcześniejszych wersji, na przykład z serii 3 czy z serii 2, może owocować tym, że jakieś komendy, które ja będę wykonywał, u Was będą zwracały jakieś nieco inne bądź zupełnie inne wyniki. Więc jeżeli chcecie się uczyć razem ze mną, wykonywać po kolei dokładnie te same kroki, być prowadzonym za rękę, no to ważne jest to, żebyście pobrali wersję odpowiednie tego oprogramowania. Ja R, jak i RStudio zainstalowałem już wcześniej, dlatego nawet nie będę czekał, aż się do końca pobierze ten drugi z programów, tylko pokażę Wam to, czego należy się spodziewać po prawidłowym zainstalowaniu obydwu programów. RStudio zawiera w sobie jak gdyby R. To, co się otworzyło po lewej stronie, jest to konsola R-owa. Widzimy R version 4.0.2, czyli dokładnie ta, którą chcieliśmy zainstalować. A to, co jest po stronie prawej, to już są elementy właściwe dla RStudio, które nam będą porządkować pewne rzeczy. Ale tak jak mówiłem, dużo łatwiej jest to pokazać, niż o tym na sucho opowiadać. Zacznijmy od czegoś. Wygenerujmy na dobry początek zbiór liczb z rozkładu normalnego, standardowego, czyli pobierzmy z tego rozkładu próbkę losową. Jest to funkcja rnorm, jak random normal, no i argument tej funkcji podany w nawiasie okrągłym niech będzie 100, bo chcemy wylosować 100 liczb. No ale te liczby chcemy gdzieś zapisać. Gdzie? No na przykład w obiekcie, który nazywa się x. No i teraz jak nacisnę Enter, no to na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby się nic nie stało, ale zobaczcie, że tutaj w oknie po prawej stronie pojawił się obiekt x. Wiemy, że to jest wektor danych stuelementowy, no i zawiera po kolei takie wartości jak 1,749 minus 1,232 i tak dalej. Moglibyśmy R zapytać się o konkretne wartości, na przykład czwarta liczba z tego wektora, jak wygląda, ile ona wynosi, jaką ma wartość. No i to jest na przykład 0,193 i tak dalej. No możemy tę liczbę zobaczyć zarówno tutaj w tej chwili po lewej stronie w konsoli, jak i po prawej stronie w tym podsumowaniu środowiska, gdzie na razie znajduje się tylko jeden obiekt. Moglibyśmy oczywiście poprosić na przykład o 99 liczbę albo na przykład o zakres liczb, na przykład od drugiego do trzeciego elementu tego zbioru. Co mogę zrobić więcej? Mogę na przykład wylosować drugi wektor, który będzie miał też 100 liczb i on się pojawi mi
tutaj, w tym miejscu, w środowisku, po prawej stronie. Mogę zestawić ze sobą te dwa zbiory danych, na przykład za pomocą funkcji plot. Plot x przecinek y spowoduje wykreślenie wykresu rozrzutu. No i dostaję w okienku po prawej stronie dwuwymiarowy wykres na osi odciętych x, na osi rzędnych y. No i zestawione ze sobą punkty w dwóch wymiarach tworzą chmurę. Nie widzimy tu żadnego specjalnego wzorca, no bo obydwie wartości były losowane z rozkładu normalnego, bez żadnej korelacji między nimi. Są to próbki zupełnie niezależnie. No stąd nie ma w danych żadnego oczywistego wzorca. Możemy za pomocą R na przykład zbadać rozkład. Możemy wykreślić sobie histogram dla pierwszego wektora. No i tutaj oś liczbowa została podzielona co jedną jednostkę. I możemy tutaj odczytać na przykład, że w tym zbiorze liczb x, w tymże właśnie wektorze, wartości, obserwacje, których wartość wynosi między 0 a 1, stanowią, jest ich powyżej 30. A na przykład wartości, których znajdują się, znaczy obserwacje, których wartość znajduje się pomiędzy minus 2 a minus 1, jest kilkanaście, powyżej 10, mniej niż 20. Możemy sobie obejrzeć na przykład histogram drugiego wektora, ale żebyśmy ich ze sobą nie mylili, możemy dodać jakiś kolor, na przykład drugi wyświetlimy na czerwono. Funkcje w R działają tak, że w nawiasie okrągłym podajemy listę argumentów. W tym przypadku pierwszy argument to jest po prostu argument pozycyjny, który zawiera konkretne dane, a dalej podajemy w tym przypadku argument dotyczący koloru na zasadzie pary. Z jednej strony etykieta, a z drugiej strony jakaś wartość. W tym przypadku etykieta jest to col, odnosi się do koloru, a etykieta wartość, no to jest w cudzysłowie napis red. Co zostanie wyświetlone? Histogram drugiego wektora, ale na czerwono. Wszystko to, co w tej chwili zrobiliśmy w R, można podejrzeć w zakładce History. Jak się wszystko nie mieści, to można to troszeczkę rozszerzyć. Zauważcie, że to się będzie działo kosztem wykresu. No i automatycznie można powiedzieć, że się robi pewna notatka, czyli wszystko to, co my wpisujemy w konsoli, ląduje w historii. Więc jeżeli zrobiliśmy jakieś obliczenia i chcielibyśmy potem sobie je zapisać, żeby je powtórzyć na innym zbiorze danych, no to po prostu wystarczy sięgnąć do historii, można ją zapisać do jakiegoś pliku i wszystko będzie ok. Jeżeli chodzi o grafikę, to tę grafikę można wyeksportować do wielu różnych formatów, zarówno rastrowych, jak i formatów wektorowych. Ja spróbuję pokazać Wam, jak wygląda taki histogram w formacie PDF. Mogę na przykład wybrać, żeby to była kartka papieru rozmiaru A4 i zobaczę po prostu podgląd, preview, nie będę zapisywał tego do pliku i spójrzmy, jak wygląda tak wygenerowany histogram. To jest plik PDF, mogę sobie go troszeczkę pomniejszyć, żebyście zobaczyli pełen kadr. No i są to grafiki zasadniczo wysokiej jakości. Oczywiście my możemy w R je bardzo mocno streamingować, poprawić je, zrobić dokładnie takie, jak chcemy, do tego stopnia, że potem nie potrzeba używać takich programów jak na przykład Inkscape do grafiki wektorowej, żeby je dalej obrabiać. Można powiedzieć, że w R jesteśmy zawsze, praktycznie zawsze w stanie otrzymać takie wykresy, które od razu nadają się do publikacji. Nie trzeba wkładać w to żadnego dodatkowego wysiłku. No, zatem mam nadzieję, że po tym krótkim filmie już wiecie mniej więcej, do czego służy R, jak R wygląda, jak się go obsługuje, korzystając z R Studio. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku.